Witam, proszę Państwa. Dzisiaj powiem co nieco na temat realizmu w filmach. I tak, proszę Państwa, czym jest realizm? No, realizm jest, wiadomo, ciężko zdefiniować, no ale głównie polega to na tym, że skupiamy się na rzeczach, które rzeczywiście istnieją, nie dodajemy żadnych sztucznych rzeczy, staramy się pozostawić to jak najbardziej, staramy się pozostawić różne rzeczy, które są, dajmy, nie wiem, w obrębie kadru, takie jak były przed wejściem kamery na plan, czy w ogóle wejściem kamery w to miejsce. I tak, no teraz oczywiście no ciężko mówić, że film teraz jest nierealistyczny, bo i tak i nie. No, niektóre filmy są realistyczne, niektóre nie są. Tutaj warto przytoczyć taki przykład, na przykład. Tutaj warto przywołać taki przykład kina hollywoodzkiego, właśnie tej pierwszej połowy XX wieku, lata. Mniej więcej od lat 30. do końca, to jak połowy lat 60. Czy to raczej druga połowa, ale okej. Co wtedy mieliśmy? Wtedy mieliśmy odejście od realizmu. Odejście od realizmu. Mieliśmy głównie tak zwany system studiowy. Większość rzeczy była jakby kręcona w studiach. To było spowodowane różnymi rzeczami, głównie kamerami, to, że no, ta technologia jeszcze była dość taka archaiczna, ale jednak inni reżyserzy z Europy na przykład, no już potrafili kręcić kluczenie w studiu, a więc no to nie do końca sprawiedliwie, ale okej, okay, no mówię, kino hollywoodzkie właśnie mniej więcej od lat 30. do gdzieś tak połowy lat 60. właśnie było takim kinem nierealistycznym i to z tego powodu, że to było głównie kręcone w studiach, wszystko było ustawione, no mówię, robiono scenerię pod kamerę, nie było tak, że sceneria była naturalna, że szło się w teren, to dopiero wystąpiło później, w latach 60., kiedy rzeczywiście to trochę, trochę jakby to też publika spowodowała, ale samo to, że Hollywood był nazywany fabryką snów, to było spowodowane właśnie tym, że tam można było wymyślić cokolwiek się chciało. Postawić ścianę tu i wykreować jakikolwiek świat. Na tym to właśnie polegało. Stąd właśnie się wziął ten brak realizmu w kinie hollywoodzkim, że no można było wszystko można było wytworzyć, nie trzeba było w ogóle puścić z tego świata rzeczywistego, poza aktorami. Ja, i nawet wiecie, te różne upiększenia, pompowanie muzyki, sztuczna atmosfera, to wszystko jakby składało się właśnie w ten obraz nierealistyczny. Realizm bądź co bądź istniał, na przykład w Europie, no jest taki reżyser, był głównie popularny w latach 30., drugiej połowie lat 30., Jean Renoir. No i on wymyślił tak, on stworzył taką definicję tak zwanego poetyckiego realizmu. Realizm, który stara się odnosić troszeczkę do poetyki, jakby obrazem tworzy troszeczkę taki poetyczną atmosferę, używać obrazu w taki sposób, który by nawiązywał do poetyki, do nurtów poetyckich. I na przykład tam właśnie mówię, no to tak zwane mise en scène, czyli to cała sceneria, to wszystko było, w większości było to naturalne, szliśmy w teren, nie było jakichkolwiek, wiecie, wymyślanek, no kamera musiała się dostosować, mimo tego, że była duża, to nie było ustawianych ścian, tylko mówię, szło się, kurczę, w prawdziwe scenerie, czasami wiadomo, czasami tam trzeba było coś obniżyć, jakby wiesz, zwiększyć albo zmniejszyć, ale mówię, było zachowane, wszystko było zachowane. Później taką drugą, jakby takim drugim przyjściem realizmu, to właśnie był neorealizm włoski, który jakby spowodował, mówię, jeszcze kolejne podejście, jeszcze całkowicie, no jakby bądź całkowicie jeszcze inne, nowe podejście do realizmu, że nie tylko sceneria była oryginalna, nie tylko, że byliśmy w naturalnym środowisku, ale też ludzie byli naturalni. No większość aktorów w kinie neorealistycznym to byli po prostu, no, statyści, to po prostu były osoby brani z ulicy, albo po prostu osoby, które w ogóle się nie znały na aktorstwie i one odgrywały tam zazwyczaj główne, albo nawet pierwsze role, no. To było po prostu, to był prawdziwy realizm, no. Al ladro!
Później, lata 60. we Francji, wiadomo, te całe ruchy neofalowe też były jakiś rodzaj realizmu poprzez, mówię, korzystanie z tych naturalnych scenarii, ale wtedy jednak aktorzy już byli brani, chociaż jednak byli też ludzie z ulicy, no ale większość ludzi, to wiadomo, to byli ludzie, którzy mieli tak zwane przeszkolenie aktorskie. No i no teraz, nie chcę tak szybko przechodzić, ale po prostu, jeżeli mówimy o realizmie, właśnie skupmy się na tych okresach, na tych latach 30. we Francji, później lata 40., 50. we Włoszech i później jeszcze kolejnym, jeszcze jakby nowym podejściem do realizmu, mówię, w latach 60. ruchy neofalowe i później, jeszcze później, mniej więcej pod koniec lat 60. i lat 70. cały renesans hollywoodzki, to mówię, to było jeszcze kolejne nowe podejście do realizmu. Mimo tego, że byli tam aktorzy przeszkoleni, którzy, mówię, mieli świetny fach, to Hollywood, mówię, Hollywood jest troszeczkę innym kinem, jest troszeczkę jakby inną rzeczywistością, to też potrafiło się przekształcić. Potrafiło się przekształcić taki rodzaj filmu, potrafiło się przekształcić taki rodzaj kina, który mimo tego, że był napakowany sztucznością, był w jakimś stopniu realistyczny. No, no i dziękuję, nie?